TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Z nami Rafał Grodzicki. Rafał, czy ten sparing dzisiejszy motoru z ruchem był dla Ciebie też taką okazją do takiego sentymentalnego powrotu do czasów, do długich czasów gry w ruchu? Tak, w ogóle każdy kontakt z ruchem Chorzów, czy czasami jak się pojawiam na Śląsku u Łukasza Ecika, czy nawet znajomy, kiedy robi turnieje w święta i się tam pojawiam i pojawiają się kibice, to jest dla mnie taki sentyment. Spędziłem wiele lat, niesamowitych lat w ruchu i myślę, że ten klub będę miał zawsze w sercu i tych wszystkich ludzi, których poznałem, dobrych ludzi, będę zawsze pamiętał. Odkąd odszedłeś z ruchu w 2017 roku, no w tym klubie trochę się, mówiąc w cudzysłowie, trochę wydarzyło. Tych chyba znajomych twarzy już tak niewiele tutaj zostało z tamtych czasów, gdzie jeszcze grałeś. No niestety, wydarzyło się bardzo wiele i szkoda, że aż tyle, bo myślę, że miejsce ruchu jest zupełnie w innej lidze niż ta, w której teraz grają. Ale jest wiele osób, które gdzieś tam jeszcze pamiętam, z którymi mam kontakt, z którymi bardzo miło mi jest się spotkać. Szkoda, że tak rzadko, ale to jest fajna sprawa. Spotkać się na przykład teraz z Andrzejem Urbańczykiem, tak? Czy na przykład z Tobą, bo dawno się nie widzieliśmy, więc coś niesamowitego. Ale tak jak powiedziałem, ja z Łukaszem Ecikiem przyjaźnię się od wielu, wielu lat. Odwiedzamy się bardzo, bardzo często. Wiem, co się w ruchu dzieje, wiem, co się działo. Jestem na bieżąco, także też muszę powiedzieć, że troszkę maczałem palce, żeby zagrać dzisiaj ten mecz towarzyski w połowie drogi i fajnie, że się udało. Właśnie, ruch próbuje się odbudowywać, też pod względem sportowym przede wszystkim. Jako doświadczony zawodnik mieliście okazję zobaczyć, jak ten ruch sportowo się prezentuje i co byś o ruchu, o tej drużynie powiedział? Nie będę oceniał nas czy ruchu na tle po prostu tak jakby przeciwnika, więc z mojego punktu widzenia powiem tylko, że naprawdę w pierwszej połowie mieli pomysł na granie, wiedzieli, co chcą zagrać i w dużych fragmentach im to wychodziło. Myślę, że drużyna jest mega solidnie budowana, jest mieszanka młodości i doświadczenia i myślę, że ten przyszły sezon dla ruchu już będzie w końcu szczęśliwy. Kolejny rozdział Twojej kariery to motor od roku. Też słyszeliśmy na boisku, że w roli grającego asystenta chciałbyś się sprawdzić w tej roli po zakończeniu kariery? Właśnie to jest to, do czego dążysz? Już zaczynasz, tak? Te trenerskie kroki stawiać? 2 lata temu jeszcze bym powiedział, że nie widzę się w tym absolutnie. Dotknąłem troszeczkę tego w Mielcu, kiedy byłem zawodnikiem Stali i naszym trenerem był Artur Skowronek z Dawidem Szulczykiem i generalnie pozwolił wejść w szczegóły taktyczne, w szczegóły treningu. Spodobało mi się to, ale nie na tyle, żebym był pewny, czy tą drogą mogę iść. Tutaj z kolei mam możliwość już dotknąć tego tak jakby z drugiej strony. Zaczyna mi się to podobać. Mam doświadczenie, mam jakąś wiedzę, chociaż wiem, że na tle naszych trenerów to na razie, powiedzmy krótko, jestem nikim, ale mam też od kogo się uczyć i również robię odpowiednie licencje do tego, aby być trenerem. No i zobaczymy. No. Kto wie, może w tym fachu kiedyś można będzie mnie zobaczyć. Ale zanim przeniesie się do fachu trenerskiego, to jeszcze cały czas zawodnikiem. Czeka Was sezon w drugiej lidze. O co będzie grał motor w tym sezonie? O zwycięstwo w każdym meczu. Może skromnie to powiem, ale myślę, że to jest najrozsądniejsze podejście, żeby się skupiać na najbliższych rywalach. Już to kiedyś w życiu praktykowałem i nawet w ruchu udało nam się fajne medale zdobyć, więc myślę, że tak samo będziemy podchodzić tutaj w motorze teraz w drugiej lidze, skupiać się na najbliższym rywalu i kto wie, może tych punktów uda się tyle zdobyć, że będzie fajnie. Fajnie było Cię spotkać, dzięki za rozmowę. Trzymaj kciuki za Niebieski w tym nowym sezonie i powodzenia dla motoru. Również życzę wszystkiego dobrego.
dobrego i awansu i będę trzymał kciuki tak jak zawsze. Dzięki.